Dzień dobry, ja jestem Łukasz. Jest tutaj też Łukasz drugi. Dzień no i dwóch Łukaszów będzie starało się rozwiązać HRL. No w sumie jeden tylko Łukasz, ja się przyglądam. Z nadzieją. I bo tak ci ułatwi życie. No. Szkoda, że go wcześniej nie rozwiązałeś, wiesz, tak z 10 odcinków. To ci powiem, że nawet byłbym w stanie tutaj podbić Europę. Ja to chyba. Dismantle HRL to jest pojęcie, że tak w zasadzie najczęściej ja przejmuję HRL poprzez to, że jestem cesarzem. Więc tak rzadko kiedy to robię. Tak naprawdę. Ale tym razem to się tak fajnie jakoś ułożyło. Nie wiem, w ogóle nie mieliśmy wojny religijnej. Ostatnio też te wojny religijne są bardzo rzadko w Europce. Przynajmniej na tych moich save'ach. No, więc to mnie też tak jakoś dziwi. Więc sobie po prostu tak lecę przez świat, ja robię co chcę. A Transylwanii udaje mi się wreszcie jakoś fajnie rozwinąć. Już mają jakąś fajną taką armię. Zdałem sobie taki achievement personalny, że każdą prowincję Transylwanii rozwinę do 30 developmentu. O kurde. Że moja stolica tyle nie ma. No. Więc wiesz, mam taki potężne Transylwania. No, taki personalny achievement. Chodźmy ten Baden zająć. Tutaj myślę, że to cofniemy. Pójdziemy bić Duńczyków. Co jest ze Śląskiem? Też toczy wojnę? No to zajmijmy Śląsk. To tak, tak. Lost? Gdzie ja straciłem jakieś wojsko? To na północy mi się tak zebrały ćwoki, no trudno. Tak, rozstawmy ich sobie tutaj, żeby po prostu za dużo tego manpowera już nie tracić, bo tak się nie ogarniam, tak jak zresztą widzicie. No mam po prostu na trójce, ja nie jestem dobry przy takich grach, na takiej prędkości. Dobra, ten tutaj to mi robi, to robi, tu potrzebujemy więcej okrętów. Upgrade ship, 9 okrętów jakieś upgrade'ujemy, whatever. Tak, galery na pewno. Z 5 tych. Zobaczmy w jakichś pojedynczych prowincjach, żebym sobie to popstrykał. Boże, gdzie to się robiło? Galony, nie? 7 razy 2. Że po prostu zawsze to też gdzieś tam było. Czekaj, muszę coś zrobić, Lukas, wiesz? Okej. Co ja miałem? So for peace. No, może być moim wasalem, więc tutaj na pewno możemy zrobić wasala sobie z tego. War reparation. Nara. Z kim jeszcze toczymy tą wojnę? Bremen, Dania, Saksonia, coś tam. A gdzie to jest? To ostatnie? No to dajmy im hajsy, 615. Żeby się po prostu ode mnie odwalili. Jamczarze. I to jest też ten minus jamczarów. Ich posiadania. Polityki jeszcze nie. No i teraz będę miał problem z punktami dyplomatycznymi, z tego co pamiętam. Ej, serio. Czy ja już coś zająłem? O Boże, on jest taki kiepski? Tak, są dzisiaj plus 5%? Chodźmy tutaj. Legalizm 325366. Selim, nie będzie Selim. Okej, będzie duża bitewka. A tutaj są typy. Mordejerzy. Ale mnie wymanewrowali. O, czekajcie, tutaj i dorwaliśmy. Mamy bitwę. Naprawdę, naprawdę. O co chodzi? Nic.
No tego się na pewno nie spodziewałeś. Nie. Ale nie postrzega to mojej misji tego rozwiązania chre. A ile ty tego masz? 90 kafli, ta? W tej okolicy. Wyszli ze 120 i... Army profesjonalizm, poproszę. Trochę miejmy powera. Czekajcie, czekajcie, bo ja bym chciał do Norwegii. Czy ja tu bym mógł przejść? Musiałbym tu flotę dosłać, cholera, żeby tutaj mieć to przejście. Norwegowi, ile wy możecie mieć floty? Ja też muszę, Lukas, swój personalny achievement spełnić, wiesz? Jaki? A to ci powiem, jak mi się uda go spełnić, wiesz? Jak mi się uda, to... Dobra, bierzemy wszystkie armie tutaj. No to będzie trzeba zrobić na YOLO. Pobić Kałacha i dopiero potem pobawić się dalej z Norwegami. Ale nie kończymy tej wojny z Norwegią, tak mi się wydaje. A, bo ja stabilność mam niską. O. Permian Separatist Army Tradition, okej. Okay. Naprawdę mógłbym mieć teraz całkiem niezłych generałów w sumie. Miałem dwa takie eventy na Army Tradition. Tutaj idziecie. Okej, okay, trudno, spadnie mi to jeden, no ale jakoś damy radę. No tu 50, tu też, tu 70, tu 70 tysięcy, okej, okay, boja. Nie, bo ja o nich zapomnę. Tu rozstawmy namioty. 4,5 tysiąca. Chodźmy tutaj, do Sylwestry. Tu mamy dużo wojska. Pararara. W sumie to, co potrzebuję, to... Parara. Tak, tak, tak. Szkoda, że to zdobył, no ale myślę, że i tak się mogę w niego wielo wbić. Z drugi generał, teraz ten trójkowy przyjdzie i przeważy nam spokojnie szale zwycięstwa. Na naszą stronę. Kurde, byłem tak blisko! Tak blisko byłem, nie? Byłem tak blisko, Lukas. No, spoko. Ale to jednak jest masa, nie? 100 tysięcy, to już nie miałem szans. Ale ładnie nawet pobiły moje wojska. O, no teraz wykorzystujesz. Pierwszy atak odparłem, nie? Jakby się na tym skończyło, to... Nie, to byłoby nie. Dobrze. Nie, no ja byłem pewien, że to na tym się nie skończy. Niech będzie takie coś. Tak, tak. Army profesjonalizm musimy tracić, niestety. Będę musiał potem porolować tych dowódców. W sumie to w ogóle mogę ich porolować, bo raczej powinni być lepsi niż gorsi. Porobić te staki jeszcze raz po połówkach. Ewentualnie tu White Peace'a zrobić. No nie rozwiążę tego chleb. W sumie... A trudno. Wasala mamy. Czymkolwiek... Czymkolwiek jesteś? Okej. Myślę, że najlepsze jest to, że wyda... A, bo on jeszcze Hiszpanię wezwał. A, to typu. Nowy władca, więc to tak czy siak nas nie ratuje. Gdzie jest moja flota? By the way. Okej, okay, Basarabia padła. Możemy tutaj w sumie w Basarabii... Ja w zasadzie muszę mu do... Czekajcie, jak ma te forty.
Halicz Burst zrobimy. I ruszymy dalej do ataku. Możemy też w sumie nająć kompanię zwykłych najmusów i zrobić sobie taki trik, który przy Faustie bardzo mi się fajnie spisywał. Czekajcie, bo teraz szerokość pola walki, gdzie to jest napisane? Szerokość pola walki 29, czyli bym potrzebował gdzieś tak 40k najmusów. Create template najmusów i to byłaby taka armia, która by się wbijała w pierwszej kolejności, nie? A, regularsów wziąłem, nie najmusów. Tak, stracę sporo tych, ale to raz wydamy i jest po sprawie. Żeby trochę manpowera sobie tutaj oszczędzić, tak jak widzicie, ja go za dużo nie mam. Okej. Okay. Poskautujmy sobie 1000 najmusów gdzieś tutaj. O, tutaj ma kijów. Hali 4K. No ruszaj się, Lukas, no. Spoko, spoko. Nie wolno tak stać. Wolno. Wiesz, dzwonię na policję. Wiesz, ja mam większy przyrost manpowera niż ty. No ja wiem. Ale też tłumaczę widzom inną taktykę, którą chcę zastosować, więc wiesz. Spoko, spoko. Skóry, no to tego dowódcy tutaj weźmy jednak. Okej, okay, no czyli tak myślałem, on ma tutaj troszeczkę tego wojska. No ale tak, pójdziemy tymi 38 tysiącami. No w okolicach mamy dużo innych. W ogóle na tych to warto sobie będzie, na tych najdalszych to warto będzie sobie speeda trzymać. Puff, a niech będzie, no odpalimy ten fort. Raczej ja tutaj nie mam zamiaru być tym defensywnym. Ciekawe, czy się we mnie wbije. Bo bardzo bym chciał, żeby się we mnie wbił. W tych najmusów. Okej, okay. Dobra. Doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie ten nasz manpower jakoś mniej więcej już zaczyna wyglądać. Trzy armii mi tracą. Kair straciłem? A, bo ja tam jeszcze na południu pewnie mam desanty hiszpańskie, szmaty. Okej, okay. Dobra, ale to na razie tutaj możemy intercept. Okej, okay, tak to zróbmy. Weźmy jakiegoś lepszego generała tutaj z tym. Okej, okay, nie, to Halicz musi paść. Właśnie zburzymy te mury na Haliczu. Co ten kołach kombinuje? Dobra, Lukas, idę. Wbiję się w ciebie. Przygotuj się. Jest! Mam achievement zrobiony już. Jedną bitwę, tak? Żeby wygrać? Tak! Mogę zdychać już szczęśliwy. No nie, ale za Osman to jest diabeł, nie? 200 tysięcy wojska, to Jezus Maria. Ile ci zostało boja? 48 kafli! Ja nie miałbym czym. Stary, ja bym musiał chyba całą Europę mieć, żeby mieć 200 tysięcy tego limitu. Nie. Albo jakieś quantity? Dobra, już w sumie mogę pisować, bo jestem chyba skończony, więc... Najpierw Warszawa spłonie. No dobra. Mówisz, to co ja od ciebie chcę? O, ja wiem, co chcę. Boże, ja cały kolejny odcinek będę zyskiwał tego manpowera, którego właśnie w durny sposób straciłem. On nie wie, że ja tutaj takie coś mam. Mógłby mi się tak w to wpieprzyć i tak mi tam zniszczyć armię. Jakby zobaczył, jakie ja mam tu statystyki, że to są same armaty. Tu nie ma nic. On się w to wbija i mi robi rzeź. No serio, achievement miał być zdobyciem Konstantynopola na szybko, nie? W plecy. Aha.
ale, no, ale się nie udało. No. 200 tysięcy przyszło ciapaków, mnie poskromiło. A Warszawa będzie muzułmańska, zielona i sprzedajemy tam kebaby. Ja nie mam nic przeciwko. Mówisz. Uwielbiam kebsy. Dobrze. No, nie zbudowałeś fortu na Warszawie? Nie zbudowałem? To może się buduje. Nie, nie buduje się. Chyba nie. A to te lepsze bastiony, tak? Znaczy jakiekolwiek, żeby nie padała tak szybko, jak właśnie padła na przykład, nie? A, no dobra. Nie wiedziałem, myślałem, że tam jest z automatu już. Tak, 1000 jest, pierwszy poziom. No, ale nie, no Scorch Edge coś ewidentnie nie działa. Dobra, to ja wysłałem ci propozycję pizdila. Jaką? Ta. Nowy Sącz, nie chcę nowego Sącza. O, proszę. Czekaj, zobaczę, czego chcesz. Ale kawałek dobry moment. Kurka, mogę rozmontować chrę teraz? Ej, teraz nadal mogę rozmontować chrę. W sumie dalsza wojna. Patent Austria, Württemberg i Brandenburgia. Hmm. Dobra, czego ty chcesz? No tych trzech prowincji. Spis i te trzy prowincje. Łącznie. To za chwilę. Ile jestem na minusie? 127k. Jeszcze mam trochę pieniędzy i manpowera, jak już się kończyć, to cały. Kurwa, przez pomyłkę to zaakceptowałem. Kurwa, ale tak, ja tak zebrałem te 150 kafli i tak już idę na niego, już idę. I nagle pizdil? What? Ej, nie wiem, co się stało, nie? A ja go wziąłem ten event na bok ekranu i to mi się samo zaakceptowało. Ej, to nie widziałem, że tak jest, szczerze mówiąc. Bo ja myślałem, żeby to czas leciał, event by trwał, byśmy się pobili i pis, nie? Aha. Kurde lipa. Było mnie samego, wrzuciło tam. No powiem ci, że ja to takie głupoty robiłem podczas tej wojny. Ale za dużo masz armię, nie? Ja tego nie będę w stanie nigdy pokonać. Bo to jest stare 200 tysięcy wojska, nie? Ja mam 90. Znaczy ja podczas wojny zrekrutowałem ze 100. Najmusów. To duża armia to jest, bo powiem ci, że nawet jak jedną bitwę wygrałem, jak twoi nie doszli, to spoko, ale już byłem tak wyczerpany tym, że już drugiej armii bym nie wytrzymał i już. Ale to co, odpaliłeś te wszystkie bonusy też? I nie dałeś rady? Złotą erę, wszystko. Nawet wziąłem policies, morale armii i coś tam. Siege ability. Nie, siege ability to rzeczywiście nic by ci nie dało. Ale myślałem, że jak będziesz miał te... czekaj, Grand Provinces, Spis, Provinces, Boże. Tak wyszło, kurde, no. Myślałem, że na Złotej Erze jakoś ta armia będzie żywsza, czy coś, nie? Że nie wiem, jakiegoś boosta dostaną, pierdolca po prostu i wygrają. No bo powinni. Ja mam greckich separatystów gdzieś, a tutaj. Okej. Tych tu pokonałem. Tych tu też rozwalimy. Boże, jaki mam burdel w kraju! National Manpower, modifier, dajesz mi ciebie, panie. Ciebie ja chcę. Ale taka znienacka wojna, nie? Tak, kurde, nie spodziewałeś się, na pewno. No, ale szybko mi zajmowałeś. No, wiesz, mogłeś poczekać jeszcze chwilę, tak ci podpowiem. Bo jak byłbym w Norwegii, to byłbym w dupie. Miałbym... Ja się właśnie zastanawiałem, kurde, kiedy? No to tutaj akurat trochę źle zrobiłeś, bo tak, ja bym musiał teraz, jakbyś poczekał rzeczywiście chwilę, bo bym musiał posłać flotę, tak, całą moją flotę na północ. O, religijne wojny we Francji, fajnie. Przetransportować tam przynajmniej z 2/3 mojej armii do Norwegii, nie? I za szybko tak, i wtedy bym miał problem, bo mogliby mi tam zablokować, ty byś mógł mnie zablokować tą flotą swoją czy cokolwiek, tak? Coś tam by się mogło zawsze wydarzyć. I bym miał problem, żeby się z tego wszystkiego wybronić. A zastanawiałem się, wiesz? Specjalnie spłaciłem dług Hiszpanii, żeby dołączyła do wojny przeciwko tobie. Aha.
I dołączyła, no ale chyba tam, no, z tego co widziałem, niedużo zrobiła, no. Nie no, zajmowała mi te handel na południu cały. Jakby jeszcze trochę ta wojna potrwała, znaczy ogólnie jakbyś był w stanie się tak pobronić i dłużej, czy cokolwiek, nie? To na pewno bym musiał, nie wiem, na White Peace'a byś wyszedł. I co zdziwiło mnie, i może jakbyś był też w takiej lepszej sytuacji, miał być trochę więcej tego manpowera. No to jest przesrane, stary, mi się manpower pali w 2 sekundy. To jest tragedia. Teraz ruszyłem od razu na tych, na Moskalów. Karmić to Belo Zero. Myślałem, że będzie bardziej użyteczna ta Marchia, nie? Nie, znaczy tutaj, no to wiesz, no jaką ziemię ma ta twoja Marchia, ona jest dość mała. Do Marchi też przydaje się mieć takie odpowiednie idee, czy cokolwiek takiego. A w sumie bez sensu to zrobiłem, kurde. No w Marchie fajne mi wyszły kiedyś tutaj z państw włoskich, bo mają bogate ziemie, fajne idee mają Marchie. W sumie trochę źle zrobiłem, że tutaj tym moim Marchiom nie kazałem na przykład wspierać mnie bardziej, czy coś w ten deseń. To może bym miał nawet lepsze idee i morale od ciebie. Znaczy, morale bym miał na pewno lepsze. Ja nie wiem, tam nie widziałem w tej bitwie, ile ja czego miałem. Nie, no dużo lepsze straty miałeś, no przecież ty mi zadawałeś 4 razy większe straty niż ja tobie, no. Co w zasadzie, gdybyśmy mieli, wiesz, te armie porównywalne, tak, no to byś mnie rozwalił. Znaczy, porównywalne to tak, ale nawet jakbyś miał mniejszą armię, no to powinieneś mi dać radę. Tylko, że jeszcze nie zrobiłeś jednej rzeczy, na przykład nie spaliłeś ziemi na Haliczu, bo nie ponosiłem tam jakichś dużych strat na Haliczu. Z tego co zauważyłem. Tylko jak się pali ziemię w sumie? To jest tak, jak jesteś na prowincji, to jest taka opcja Scorched Earth. Czekaj. Ale to nie. Tak, nie, zobacz. Jak jest twoja. O nie, znaczy co ja mówię, twoja armia jest, ma. Jak klikniesz armię, to jest pod butem takim, taki płonący coś, Scorched Earth. I możesz tego używać podczas wojny. No jakbyś użył tego na forcie, to ja bym tam dość spore straty ponosił na przykład, nie? I wtedy byś się. No i druga sprawa, że zdałeś mi zdobyć Halicz. I wtedy wbiłeś się zaraz po tym, jak Halicz padł i bonusy były dla mnie z tej prowincji. No ja chciałem jakąś walkę, nie, stoczyć, a dałem zdobyć Halicz, w sumie nie wiem dlaczego, no wycofałem się tam na Bels i Brest, ale mówię, kurde... Nie, trzeba było się wbijać ten w Halicz i tu się bronić, póki tutaj byłem. Jasne, pewnie byś przegrał i tak dalej, ale zobacz, że ja w pierwszej bitwie z tobą straciłem ponad 40 tysięcy woja, to chyba nawet 50... Kurde, szkoda, że nie zobaczyliśmy statystyk wojny, cholera. Bo ja to klikałem, kurde, i ten pis niesforny wszedł. No, więc akurat tutaj szkoda, że nie zobaczyliśmy tych statystyk tej wojny, bo mogłoby być dość ciekawie, ale wydaje mi się, że miałeś spokojnie mniejsze straty ode mnie. Ja miałem gigantyczne straty podczas tej wojny. Tylko teraz, jak już pójdziemy prosto, to już chyba kawaleria nie będzie tak użyteczna, nie? Mi się wydaje. Bo bardziej działa. Nie no, chyba. Kawaleria zawsze jest użyteczna. A, bo miałeś też te do kawalerii podpalane? Tak, policy z 83 mam tego. Combat ability. Kawalerii. Co? Ej, ty masz kawalerii? W sumie jak wygląda struktura twojej armii? 12-10-10 mam. Ej, no to dobrze, bo sporo masz tej kawalerii. Chciałem powiększyć na 14, 12, 10, ale... Jak, a dużo zarabiasz czasu, na miesiąc? Zaraz. No teraz jestem na 2 pożyczkach i atakuję Moskwę. Na jednej pożyczce jedną już spłaciłem. Ja nie mam żadnych. W sumie zarabiam dobrze. Nie, bo jak masz na przykład, to mógłbyś pobudować te budynki na limit armii na przykład jeszcze. No teraz się właśnie tym zajmę jakoś, może wiesz... I spróbuję się znowu wbić, tylko poczekam, aż mi się armia, wiesz, odrobi wszystko i tak dalej. Okej. No i właśnie o to chodzi, żebym jako Achowi też tak trochę podpowiadał, żeby był podczas tej kolejnej naszej serii. Żeby można było na przykład te bit wojny... A ja wiem, co on teraz ma. On ma eventy malignackie. Za chwilę będzie miał. Czy już je ma? Bo za chwilę może mieć... What? Kusem! Czekaj, będę nadawał teraz tę prowincję temu diabłowi, mojemu. O Boże, ona mi rozpierdoli kraj. Ej, tak by the way. Okej.
Musimy zrobić na Polskę i może wtedy wesprzeć tych buntowników, wprowadzić. Ciekawe, czy bym mógł Sejm wprowadzić. Znaczy ten. Sejm wymusić u Kałacha. Ej, i to bym mógł zrobić. Nawet zrywając trusa. Myślę, że to zrobię. Jeżeli to będę mógł zrobić, to to zrobię. Więc w sumie te nasze armie. Dobra, puszczam, puszczam. Oki. Oki. Więc wiecie, co ja tak zrobię to teraz? Walić te trusy i tak dalej. A trzeba tych generałów mi trochę powykupywać. Dobra, ciebie wyrąbmy. A, w zasadzie tylko jednego, okej. Okay. Tutaj oczywiście army trading. Najmusów zostawmy jeszcze na chwilę w tych moich armiach. Się też przydadzą w sumie zawsze. Tu mogę mieć 55, okej. Okay. To połączymy w jedną dużą armię. Zbierajmy póki, żeby mógł zrobić supporty. Empire, Elective Monarchy. A ty rozwiązałeś w końcu HR, czy nie? Nie, nie. Bo nie miałbym, nie miałbym jak tam iść. Ale w sumie nadal bym mógł to zrobić. Ale mam bardziej chory pomysł. Jaki? A, to ty już poczekasz, zobaczysz. Jak żebym dołączył, da się? To dotyczy ciebie. A, ty chcesz mnie pewnie rozebrać. Nie, zobaczyć coś. W sumie to jestem ciekaw, czy bym był w stanie to zrobić. Bo jeżeli to bym był w stanie ci zrobić, to myślę, że to byłoby bardzo złe. I to na multi byłoby bardzo słabe. A to zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Ale na czym to polega w sumie? No bo mamy rok 1600. Gdzieś po 1600 zaraz tobie wybuchną bunty magnackie. Mhm. Takie duże bunty magnackie. Typu, że zostajesz albo imperium, tak? Monarchię wprowadzasz, albo Sejm. Stajesz się republiką. Wiem, o co chodzi, przechodziłem przez to, jest to cholersko po prostu denerwujące. No, jestem ciekaw. I co, będziesz Sejmem, czy co? No, wezmę chyba bunty, no, żeby było ciekawiej, wiesz. Ktoś pokombinuje. No, ja chyba je wesprę. Ja się już będę chciał dobić całkowicie, nie, do tej Polsce. Bo jestem ciekaw, czy to. Bo inaczej, bo mi się wydaje, że to byłoby strasznie chamskie, jeżeli ja bym mógł na przykład wesprzeć te punkty przeciwko tobie. Że to byłoby po prostu strasznie. Że to byś powiedział wojnę w ich imieniu, tak? Tak, i że po prostu wymusiłbym u ciebie zmianę na republikę na przykład, nie? No to już była zadymka. Tylko kiedy te bunty się zaczynają? No teraz powinny się zacząć niedługo. Dobra, no to biorę Sejm. A z Sejmem mogę wypowiadać wojny, czy tam strachy? Ta. Ale władcy są pewnie kijowi, nie? Znaczy, to będziesz miał zawsze władcę 1, 3 w którymś, tym, albo 4. Boże, to jest kupa. No nie masz Royal Mariaży, też dodatkowo. Nie wiem, co tam jeszcze było z takich ciężkich rzeczy. Powiem ci, że jak uda mi się spłacić pożyczki i tak dalej, to może se poradzę z tymi buntami, nie? Ale to wiesz, nie wiadomo, nie? A, czekaj, co to? No, jeżeli ja cię odwiedzę, to raczej nie, ale to zobaczymy. Ale Warszawa stoi, nie? Obroniona. Jeszcze. Ale, o nie, Boże, zaczyna się chyba, to jest to? 40 tysięcy w Chełmnie. No nie wiem, może to już walnęło. No nie wiem, czy to jest to. Nie, są Pesans. Pesans w Chełmnie? To nie, to nie to. A jak wyłączyć te policies? Da się jakoś? Po 5 latach możesz dopiero. A, okej. Okay. Okej. Ale już sądzę, że jest nawet odpowiedni moment. A, racja, jak najbardziej. Bo mieliście znowu tutaj bonusowo długi odcinek. No. Zdradziecki Kałach nie nagrał z tobą więcej. A, miał być ponad odcinkiem, czekajcie, poza odcinkiem. A, czyli to już potoka. Ty kochanie. Przyjacielu. Najlepszy kumplu. Widzimy się następny, wiesz, i tak dalej. Tak. No, więc widzimy się w kolejnym odcinku, chyba że ta zdradziecka, nieważne co, Kałach, znowu coś kombinuje. Nie, no, nie mam czym, mam, czekaj, ile pożyczek?
dwie po 800. No, widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 16. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa. Na razie.